Od samego początku, jak tylko pojawiła się inicjatywa właśnie związana z budową chodników przy drogach wojewódzkich, z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, przystąpiliśmy do tego programu, jak gdyby angażując własne środki, ale też oczywiście licząc na wsparcie finansowe tutaj środków z województwa małopolskiego. Ta współpraca od wielu lat układa się bardzo dobrze, ponieważ tych chodników u nas w gminie było bardzo mało, wręcz można powiedzieć, że przez poszczególne miejscowości, oprócz Bobowej, to w ogóle nie było. Wzięliśmy sobie taki ambitny cel, żeby jednak te chodniki powstały, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców. Stąd ten wielki wysiłek i trud poszczególnych rad miejskich. Przez te wszystkie lata udało nam się praktycznie wybudować chodniki przy drogach wojewódzkich przez całą gminę. To jest sukces wszystkich, takie były oczekiwania mieszkańców. Konkurs teraz jest nazwany imieniem pana dyrektora Grzegorza Stecha, świętej pamięci. Ma on wiele zasług również w tym, że nie tylko u nas, ale z pewnością pan przewodniczący potwierdzi, w całej Małopolsce tych chodników wiele powstało, ponieważ dużą wagę przykładał do bezpieczeństwa. My dzisiaj właśnie mamy też taką satysfakcję, że od czasu, kiedy ta współpraca była podjęta, on też przyczynił się do tego, że w Bobowej i nie tylko w Bobowej, bo już może być we wszystkich innych miejscowościach, gdzie biegną drogi wojewódzkie, a przez Bobową przebiegają dwie i było co robić, bo to nie tylko same chodniki, ale też oświetlenie. Wiele kilometrów oświetlenia zostało wykonane. 7 lat temu zaproponowałem zorganizowanie konkursu Bezpieczne drogi w Małopolsce. Budujemy chodniki, ścieżki rowerowe. I w ten sposób właściwie przyspieszyliśmy działania na rzecz budowy chodników, poboczy przy naszych drogach w Małopolsce. W tym roku laureatami są miejscowości, które zbudowały najwięcej chodników, ale liderem platynową płytę otrzymuje Bobowa. Pan burmistrz Wacław Ligenza zostawił w tyle wraz ze swoimi współpracownikami pozostałe 181 gmin w Małopolsce i tego sukcesu Bobowej burmistrzowi i Radzie Miasta serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo tutaj panu przewodniczącemu, który zainicjował właśnie ten konkurs. Gratuluję też pozostałym samorządom, które dzisiaj zostały tutaj wyróżnione. My mieliśmy to szczęście, że w tym roku nam przypadło to pierwsze miejsce, ale oczywiście wszyscy się starają.